No to teraz nadszedł czas, żeby moja kaczka w końcu jakoś latała. Tak? No więc mamy już obsługę, kiedy duszek kliknięty, kiedy kaczka została zestrzelona, kiedy kliknięto start. Natomiast teraz moja kaczka, odsunę to na bok, będzie miała zdarzenie, kiedy kliknięto flagę, zawsze. No i tu będę ją przesuwał. Jak ja chcę, żeby ona latała? No chciałbym, żeby latała coraz szybciej, no, żeby było coraz trudniej ją trafić i żeby latała raz w prawo, raz w lewo, raz w górę, raz w dół, raz po skosie. No, na razie prędkość zostawmy stałą, czyli utworzę zmienną prędkość, która ma być dostępna tylko dla duszka, dla tego duszka, dla kaczki, bo to będzie prędkość kaczki. Czyli ustawiam prędkość na duszka kaczka. Przy okazji wyłączę x kaczki, bo mi nie będzie potrzebne. No i prędkość też mogę wyłączyć, bo mi nie będzie potrzebna wyświetlona. I na samym początku ustawię prędkość na 1. Później będę się zajmował zmianą prędkości. I teraz moja kaczka będzie frunęła troszkę w osi x, troszkę w osi y. Więc muszę sobie ustawić również frunie x, też tylko dla duszka kaczki, oraz frunie y, też tylko dla duszka kaczki. Wyłączę, żeby tego nie było widać. Nie jest mi to potrzebne, wyświetlane dla gracza. I teraz na samym początku, zamiast po prędkości, ustawiam również frunie x na przykład 1 i frunie y na 1. Co to sprawi? To sprawi, że w moim ruchu mogę teraz zmienić x i zmienić y o wartość właśnie frunie x i frunie y. Jak moja kaczka będzie leciała? O, będzie leciała z prędkością 1 w osi x o 1 i w osi y o 1. Czyli tak naprawdę będzie leciała po skosie. O, tu ją wyciągnę. No, nie jest tak łatwo ją wyciągnąć, bo dofruwa do góry. Zaraz się będę musiał zająć tym tematem, że ona dofruwa mi do góry. No więc teraz, kiedy już mam frunięcie, chciałbym, żeby ono zmieniało się. Zmieniało się jakoś losowo. Czyli teraz po każdym przebiegu no, moja kaczka losowałaby swoje x i y. Czyli ustaw frunie y, ustaw frunie x na jakąś wartość losową. Teraz moja kaczka zaczęła się zachowywać dosyć dziwnie, ponieważ po każdym ruchu losuje, jak będzie frunęła w x, jak będzie frunęła w y. Od minus 1 do 1, czyli może być minus 1, powiedzmy w x w lewo, albo 1 w prawo, albo 0 w x się nie przemieszczam. W y to samo, minus 1 w dół, 1 w górę, 0 w y się nie przemieszczam. Wszystko fajnie, tylko to troszkę za często jest losowane. Chciałbym, żeby to losowało tylko czasami, żeby kaczka jednak pewien czas płynęła w jedną stronę, dopiero potem zmieniała decyzję, aha nie, zawrócę, aha nie, zawrócę. Czyli moje zmiany nie mogą być po każdym przesunięciu. Moje zmiany mogą być z pewnym prawdopodobieństwem, czyli czasami się dziać. Ja sobie chcę wylosować, kiedy kaczka podejmie decyzję o tym, że zmienia kierunek. Jak to zrobić? Muszę mieć tutaj instrukcję warunkową jeżeli. Za chwilę ją wrzucę do środka. Ale jeżeli, no co jeżeli? Jeżeli jakaś tam wartość wylosowana będzie mniejsza, czyli mniejsze, jeżeli moje, powiedzmy, będę losował od 1 do 100. I jeżeli to będzie mniejsze niż 3, kiedy to będzie mniejsze niż 3? Wtedy, kiedy wylosuję 1, 2. Jeżeli wylosuję 3, 4, 5, 6, aż do 100, to nie będzie mniejsze niż 3.
Czyli można powiedzieć, że rzadko nam się trafi taka sytuacja, że to będzie mniejsze niż 3. Czyli nie będzie to za każdym razem. To będzie raz na jakiś czas się trafi, tak jak wygrana w totolotka. Jeszcze rzadziej się to trafia wygrana w totolotka. Czyli ustawiam zmiany wtedy, kiedy wylosowałem liczbę mniejszą niż 3. Tak jakbym rzucił kostką, tak jak wyrzucę 6, no to znaczy się, że wychodzę w Chińczyku z domku. Jeżeli wyrzucę coś innego, to nie. I tu jest podobnie. Rzucam kostką, która ma oczka od 1 do 100. I tylko wtedy, kiedy wyrzucę 1 albo 2, no wtedy dopiero będę miał możliwość zmiany kierunku. Znowu oczywiście według tego. I teraz to wrzucam do środka i testujemy naszą kaczkę. Jak widać, zmienia kierunek tylko czasami. Oczywiście frunie ze stałą prędkością, jeszcze kwestia za przykład dopasowania prędkości, ale już widać, że kaczuszka zmienia decyzję o frunięciu wtedy, kiedy jej przyjdzie na to ochota. No, nie jest tak łatwo ją trafić, ponieważ właśnie się schowała za bardzo za krawędź ekranu. Będę musiał to za chwilę naprawić. Czyli moja opcja frunięcia no, robi się dosyć skomplikowana. Jeżeli wylosowałem, no to zmienia. Ale teraz muszę jeszcze zapobiec, żeby moja kaczka nie wlatywała na samą górę. I nie wlatywała też poniżej pewnej wartości. Czyli moja kaczka ma maksymalnie wlecieć na wysokość 154. Tutaj w prawym górnym rogu, tam gdzie kod źródłowy, mam podane jej współrzędne. No więc ustawiłem sobie ją w miejscu, który mi odpowiada i wychodzi, że na wysokość jest 154. Na niskość, powiedzmy, do trawy będzie leciała. Niżej nie. Czyli minus 33. Czyli muszę zaprogramować coś takiego. Jeżeli moja kaczka spadła poniżej minus 33, no to muszę zareagować. Czyli muszę zmienić Y. Y, jeżeli spadała, był na minusie, to jeżeli spadła do minus 33, niech leci z powrotem w górę. No więc dodajemy instrukcję warunkową. Jeżeli... I teraz tak. Mniejsze, większe. Czyli jeżeli współrzędna Y... To mogę w zasadzie wrzucić nawet do osobnego zdarzenia, żeby tu tego zdarzenia tak bardzo nie komplikować. To tak sobie myślę, że wrzucę to do osobnego zdarzenia. Czyli wyrzucam na razie na boczki to, co jest tutaj w głowie mojej kaczki, tak, żebym tu miał miejsce. Tam to oczywiście jest, tylko schowane z boku. I w osobnym zdarzeniu, w pętli zawsze, jeżeli współrzędna Y jest mniejsza niż minus 33 albo większa niż 154, to co muszę wtedy zrobić? To wtedy muszę zmienić Y na przeciwny. Czyli jeżeli był ujemny, to ma być dodatni, czyli leciała w dół, na minusie ma się zrobić plus, lecieć w górę. Jeżeli leciała w górę, było na plusie, ma się zmienić na minus. Czyli w moim zdarzeniu dane, zmień frunie Y, ale jak? Muszę je pomnożyć przez minus 1. Jest mnożenie, moja frunie Y, razy minus 1, razy minus 1. A wypróbuję działanie w praktyce. Coś nie działa. No tak, bo zrobiłem zmień frunie Y, a miałem zrobić ustaw frunie Y na... O właśnie. Tak, zupełnie nie te polecenie. Teraz już będzie dobrze. O, kaczuszka pięknie się odbija. Czyli jeżeli zaleciała za wysoko, to się odbiła od góry planszy. To samo muszę zrobić wewnątrz współrzędnej X. Jeżeli moja kaczka doleci do brzegu... O, może się teraz uda. Nie, zawróciła. Zawróciła. No, albo tu na dole. Na dole się odbija od trawy. Super, nie wlatuje na trawę. No, musiałbym wypróbować, czy moja kaczuszka wleci również na
na brzegi kartki, jeżeli wleci na brzegi planszy, to również ma się odbijać. Czyli to samo, co się działo z współrzędną Y, to samo ze współrzędną X. Czyli znowu potrzebuję dwie jeżeli. Dobrze, że to zrobiłem osobno, bo tu faktycznie się to rozrasta. I teraz jeżeli, znowu mniejsze, większe. No, tu może pokażę, jak zamiast dwóch jeżeli, ponieważ dla dwóch jeżeli ma się zdarzyć to samo. No może zrobię tutaj i lub, przepraszam, o właśnie, będzie to zapisane prościej. Chociaż sam znaczek zrobi się bardziej skomplikowany, ale pokazuje, jak to samo zapisać przy pomocą lub. Czyli jeżeli współrzędna x jest mniejsza od jakiej wartości, no powiedzmy tu kaczka będąc przy brzegu ma współrzędną x minus 204. Czyli jak minus 204 przekroczę na minusie w lewo, albo współrzędna y nie mniejsze, tylko większe. Tak, jeżeli współrzędna y jest większa od jakiej wartości? Powiedzmy, tu ma być ściana, czyli 206. To muszę ustawić frunie x na mnożenie znowu tak samo, czyli frunie x razy minus 1. Teraz będzie moja kaczka odbijała się od brzeszków, wtedy kiedy dostanie się do tamtej strony, no to jej współrzędna x-owa będzie się zmieniać. Za pomocą lub sprawiłem, że jest to jedna instrukcja jeżeli, a nie tak jak w poprzednim przypadku dwie. Także pokazałem tutaj dwie możliwości, jak to można zapisać. No i teraz moja kaczka, jeżeli dotrze do brzegu, no jakoś uparcie nie chce. Takie mam szczęście w losowaniu, że no, nie dociera do tych brzegów, ale może w końcu dotrze. O, odbiła się od brzegu i zawraca. O, znowu się odbiła od brzegu. Jest cały czas na ekranie. Mogę ją zestrzelić. Super.